No więc Peter, siemanko. Dzień dobry. Dzień dobry, Pelikan, dzień dobry. Witam, witam. I jest jeszcze z nami... Nie, już nie ma, właśnie uciekł. Już nie ma. Właśnie uciekł. Był przez chwilę jeszcze z nami Lekson, ale Lekson uciekł na dół, żeby coś powiedzieć, ponieważ jest informacja. Na dzisiaj gramy bez Kaltasa. Kaltas jest dzisiaj z draftów wyrzucony, dlatego że jest zbugowany i nie uwzględniamy ich. Mam nadzieję, że Lekson to przekaże. Drużynkom, miejmy nadzieję. Ale to za chwilę się dowiemy. Dobra, ja zaraz wracam do powody tylko i możemy grać. Proszę bardzo, pędź leć niczym wicher. Co tam u ciebie, Pelikan, słychać? Dobrze, dobrze, dzięki, że pytasz. A u ciebie? A może, nie wiem czy zauważyliście, ale mamy nowy layout. Możemy pogratulować Czukapikowi, że... Taki wiecie, profesjonalny, taki fajny, tak. Tyle siedział, tyle projektował. No, sam Czukapik wszystko zrobił. Tak, sam wszystko za trzy dolce. Więc ten, no ale jakoś, no, musimy zrobić w końcu nowe logo, żeby to ładnie wyglądało i to jest już w drodze, to jest już w planach, to za chwilę będzie. I nowe logo na zawieruchę, pamiętaj. I nowe logo, no, co? No na zawieruchę nie robimy nowego logo? Dlaczego ja nic o tym nie wiem? Nie planuję? Przecież mamy ładne logo. Ano widzisz. No ano widzisz, tak wygląda właśnie praca w Bizaunie. Komunikacja. Czekamy na linki, żeby już dostać od Leksona. Porozmawiamy może o nowym patchu, który dzisiaj wejdzie. Jutro. Heimerke Muradin OP, no ale 12, to nie dzisiaj w nocy? A to chyba oni mówią, zawsze dają datę w Stanach, która jest aktualna. Błękitny has gone offline, oh no. What happened? Something happened, we don't know. Natomiast, tak, patch pojawi się jutro i potrzebuję tu Petera, bo on musi ocenić jakość zmian na Haymakerze. Teraz Haymaker po tym, jak normalnie, kiedy się uderzyło target, to obrażenia, które dla niego zostały zadane, to jeśli ten target uderzył kogoś innego, to 20% tych obrażeń zostało zadawane dla tych uderzonych targetów, tak? Wiem, wytłumaczyłem to w straszny sposób. Tak, no tak trochę. Ale w każdym bądź razie, jak jeden dostawał powiedzmy za 100, to reszta, która dostała, dostaje za 25. O. Tak, a teraz dostaje też za 100. I... No, jak wcześniej myślę, że to było dobre, to teraz to jest bardzo dobre. Jeśli trafisz teraz, jeszcze kogoś, no. No teraz to będzie, myślę, grane. I beat Petera pod młotek, to wiesz. I pod Q. I pod Q. Znaczy, no zobaczymy, bo też, wiesz, w tym momencie, jeśli Muradina umieszasz w roli takiego kogoś, to zabierasz mu tego dodatkowego awatara, no to jest wszystko 1000 ileś HP-ków, tak? To nie jest jakaś mała ilość. No i ta regeneracja jego. No właśnie, więc mimo wszystko w tym momencie umieszasz go jako takiego, no tego drugiego, powiedzmy, tego tanka, tak? No solo już nie wniesie tyle wytrzymałości do drużyny, jak powiedzmy Joanna czy coś, no ale taki tak, myślę, że dałby rady. No zobaczymy, jak to wyjdzie w ogólnym rozrachunku w grze już, nie? Bo na papierze, dokładnie. Na papierze te 1000, znaczy no, te obrażenia zadawane dla innych targetów, a gdzie Haymaker tak był grany już wcześniej, no to czemu by kurczę nie? Draft startuje. Mamy draft, Leksonku, w ogóle witamy cię, bo tak uciekłeś. Chciałem cię przywitać, a uciekłeś. Dzień dobry. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dobra, draft startuje, Błękity z Przybli są już gotowi. Przepraszam, że tak długo, ale musiałem im po prostu wytłumaczyć, że Keltasa nie gramy, a DHK mnie wołają. A DHK co? Muszą mnie zawołać, bo dalej nie mam. Bo DHK nie ma tutaj na samym drafcie. Dobra, okej, dobra. To nie, czekaj, jest, bez kitu. Jest? No pa. A jest, rzeczywiście. On wygląda teraz chyba. Tak, dodali teraz. Więc jest. Dobra, panowie, zaczynamy. Mój telefon jeszcze tutaj niepotrzebnie hałasuje. I możemy zaczynać. Battlefield of Eternity, pierwsza mapa. Drużyna Błękitnego po stronie prawej, drużyna Przybliego po stronie lewej. First pick ze strony Przybliego jest Falstad i Lidan zbanowani. Piknięty Greymane, Li-Ming, Trall z drugiej strony. No to będą, spodziewam się, szybkie drafty. Chłopaki wiedzą, co chcą grać, jak chcą grać i czym chcą grać. Dwa piki, tutaj mamy jeszcze możliwość wzięcia tanka, supporta, ewentualnie drugiego range DPS-a, no, facet wyłączony, więc go tutaj nie ma, ale jest ewentualnie Jaina, jest Xul, który może się powiedzieć Zagara również, jest trochę możliwości do tego, żeby coś na tym etapie już pikować. Rehgar dorzucony jako ten healer, dla Greymane'a bardzo ładny pik. Pytanie, czy Miejmy nadzieję, że też pamiętajmy o tym, że tutaj chłopaki robią szybko ten draft. Miejmy nadzieję, że wszyscy będą mieli te postaci i tak dalej. Gotim Błękitny. Silent Monkeys to prograjki. Tak, to prograjki. To są jedyni Polacy jadący teraz do Leicester na letni split, więc będą walczyć tam z innymi drużynami o grube pieniążki i slot na globalnych finałach ponownie. Jest tam chyba dwóch najlepszych zawodników Polszy w tym momencie. No, mówię tutaj o Mopsu i Błękitnym. Nie ma chyba lepszych, co myślą o grze, tak jak oni. To prawda, no aktualnie tam... Znaczy moje zdanie, że to dwóch z lepszych Polaków. Tam jeszcze bym może wymienił dwie, trzy postacie, czy się wybijają na polskiej scenie, ale Mops i Błękitni, no... Tak, to Mops jest... trochę Raider, trochę toksik, ale no... Mopsi jest na czacie, więc zaraz tak? Ci może odpowie. A to nie, to mówię, że jest słaby, jak jest na czacie. No widzisz, no widzisz. No i usłyszał to i co teraz? No i mamy dalej Sonia dorzucona obok Tralla, do tego Kharazim, więc no całkiem interesujący pik tej Soni, szczerze mówiąc, obok Tralla, mimo wszystko. No bo czy będzie tutaj po prostu miejsce na ten typowy DPS, czy sama Li-Ming da radę z dystansu tutaj utrzymać przy życiu? Zacznie zadać obrażenia Konstans, gdzie to Sonia... No ale przecież Sonia i Trall to robią też damage, halo. No też robią damage, po co ich tak, bierzesz? Tylko... Pod tanka bierzesz Tralla i Sonia nie. Nie mówię o tym, tak? Tylko czy w tym momencie Kharazim też, patrząc właśnie, czy jeśli Li-Ming jest, czy Kharazim da radę utrzymać ich przy życiu? Po prostu mi się wydaje, że Li-Ming tu musi stać z tyłu i spokojnie połkować, zabijać i kasować wszystko, co się tam dzieje. A Trall, Sonia i Kharazim do przodu. Kharazim się leczył. No tak. Teraz porządny frontlay tutaj mają z tych trzech osób samych. On ma kto bronić Li-Minga. No w ten sposób tak, jeśli tutaj patrzymy na samą Li-Ming, no tak to mi się wydaje, że jakiś tam tank wejdzie jeszcze z przodu. No bo jednak to by było za miękko, tak? Sonia z Trallem muszący przyjmować całe obrażenia na siebie, to raczej średnio tutaj daliby rady z tym, tak? Tutaj ten tank powinien się chyba raczej pojawić, zobaczymy. Chociaż no, na pewno widzieliśmy kompozycję bez tanków, tak? Battlefield of Eternity, więc i to głównie na Battlefield of Eternity, tak? Te kompozycje miały miejsce, więc czemu by nie? Czemu by nie? Zobaczymy, co Błękitny tutaj wymyśli. Zeratul z drugiej strony, podjęty obok Greymane'a i Muradina, więc tutaj Void Prison, no Void Prison... Mogły dosyć mocno przeszkadzać, gdyby tutaj był grany bez tanka. Tak właśnie to, co widzimy. Więc... Oj, Tassadar. Więc właśnie. Battlefield of Eternity no, sprzyja takim draftom, bo nie oszukujmy się, ale te wszystkie drafty, które pojawiały się w ten sposób grane bez tanka, to pojawiały się właśnie głównie na mapie Battlefield of Eternity. To było takie główne miejsce, gdzie omijano tego tanka. Więc tutaj no, jest przestrzeń na to, żeby zagrać bez niego, bo można spokojnie DPS-ować, dosyć dużo rotacji, można zagrać agresywniej, jest Kharazim, jest Tassadar, więc też frontline będzie tutaj miał wsparcie, no tutaj Sonia będzie tym głównym frontline'em, tak, mimo wszystko. Plus jest ten wall, który będzie też bardzo istotny. Właśnie, zobacz, jak to bardzo łatwo mogą kogoś zamykać, Sonia kogoś łapie, potem Feral Spirit od Tralla, ściana do tego, żeby drużyna przeciwna nie miała jakim pomóc. Tylko wiesz, z drugiej strony problemem może być to, że pojawia się Zeratul, tak? I ten Void Prison tutaj może namieszać, po prostu może namieszać. Aha, dobra, start game. Peter? Słucham. Czy jestem w grze? Znaczy? Jesteś dobrze. A co do draftu, to wydaje mi się, nie chcę tego powiedzieć, ale wydaje mi się, że no Przybli ma lepszy draft, tak? Na moje oko. No ale ja no nie wiem, nigdy dobrze nie draftowałem, więc... Nie wiem, ale no... Tu widzimy fajnego tanka, fajny DPS, fajny healek, coś na kontrę Li-Ming małą. A u Błękitnego no, tylko coś fajnego widzę, no to Trall i Li-Ming tak naprawdę. O nie, no ciekawe, no zobaczymy jak zagrają, jakie kole będą szły od kapitanów. No to też myślę, że Błękity tutaj... Też przeczytałeś to, co napisał, tak? Tak. No właśnie, więc... To można powiedzieć, że to się w pewien sposób balansuje na ten moment, ale chodzi bardziej o to, że czy wszyscy są ready, ponieważ tam tak... Tak, 10 na 10. 10 na 10, good luck, have fun, startujemy. Że tak naprawdę to, co piknął Błękitny, to też ma rację bytu, tylko czy dadzą radę to wyegzekwować, no bo wiadomo, że gramy tutaj z zawodnikami, którzy nie są jakimiś prograczami i tak dalej, więc pewne aspekty tutaj wyegzekwowania tego typu strategii mogą być naprawdę nie najprostsze, tak? Więc przechodzimy już do gry, ja zmieniam scenę, proszę bardzo, drużyna czerwona, drużyna błękitnego, DRN na Kharazimie, zioło, czyli białe anioł z Twitcha, to jest Tassadar, Korzeniasty to będzie grał Sonią, błękitny podejmie Li-Ming i Wotan na Trallu. Z drugiej strony drużyna Przybliego, Egzem będzie grał Muradinem, Warflex na Greymane, Serutami, Rehgarem, Driku na Wali i Przybli będzie grał Zeratulem. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Battlefield of Eternity, mapa z dwoma liniami, Immortale, które trzeba DPS-ować, po zbiciu go w pełni, on jest przejmowany, idzie jedną z linii, jeśli ma jeszcze HP-ki, czy jeszcze ma tego shielda, to w tym momencie atakuje range, jeśli ten shield zostaje mu zbity, to atakuje melee. Ilość shielda zależy od ilości HP pozostawionego na swoim, na twoim, tak? Szczerze nie wiedziałem tego, że atakuje melee range. Nie wiedziałeś, widzisz? A powiedz, skąd wiesz i kto ci o tym przypomniał? No proszę. Dobra, Pelik, naprawdę. No. No widzisz? Czasem coś można się dowiedzieć. Tak, więc tak mniej więcej mapa wygląda. Mapa, której bardzo ciężko jest wrócić do gry, kiedy się tak naprawdę straci już oba ekipy. To jest jedna z trudniejszych map tak naprawdę do zrobienia takiego powrotu stricte. Bo tak naprawdę wszystko się potem sprowadza do tylko jednego Immortala już gdzieś w późniejszej etapie rozgrywki. Ale jest to oczywiście możliwe w każdej innej rozgrywce, jednak mimo wszystko potrafi być to skomplikowane nieco bardziej na Battlefield of Eternity. No i mamy już Tassadar na solo na górze, Vala również będzie na solo na górze i 4x4 na linii dolnej. I Peter, kto tutaj wypada lepiej z tym 4x4? 4x4 nie, wydaje mi się, że ogólnie całą kompozycję lepszą mam Przybli, taką... Wydaje mi się, że ma late, mid i early game lepszy. No ale nie wiem, zobaczymy, może Błękitny jest na Li-Ming, a jak wiem, jak Li-Ming w dobrych rękach, to potrafi wyklikać wszystkich, więc zobaczymy, może skill Błękitnego tutaj zaskoczy nas. Wykieruje drużynę? Wykieruje. Na podróżowaniu Przybliego, mam na Zeratula, czy taką potencjalną kontrę, tą Li-Ming. Zresztą ten Greymane jest tak samo też fajny. No to będzie na pewno boleć, tak? To szczególnie, że z drugiej strony mamy zarówno Kharazima, jak i Tassadara, tak? To jest ta dwójka, która będzie bardzo mocno niwelować obrażenia zadawane przez Zeratula, czy właśnie Greymane'a, więc tutaj trzeba... Moje zaufane źródło powiedziało mi, że raczej Przybli z Ratulku nie spisuje się najlepiej. No nie, ale zobaczymy. Zobaczymy. Też dużo zależy od tego, jakie kolety będą rzucane, zarówno przez Błękitnego, jak i Przybliego, bo to oni to będą prowadzić resztę zawodników. A ja tu chciałem jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie z czatu, czemu ten dwajketnowy wyciszenie, bo taka drużynka, no Silence Monkeys, no to... Poświęcili się, to nie jest tak... do Blizzarda, że no są dobrzy, no ale po prostu no są Silence'a, bo taki teamek jest. Taki teamek, taka jest idea, zamysł. I niestety musi się tak wydarzyć i poprosili, więc to nie kwestia rage'a czy coś takiego, wiesz skąd. Więc na razie pasywnie, cały czas ta linia dolna jest grana 4x4, na pewno tutaj będzie jakieś już więcej dotacji zobaczymy właśnie, kiedy ten Immortal się pojawi. Więc w momencie, kiedy Immortala zobaczymy, tu będą jakieś rotacje. Korzeniasty zachodzi z tyłu i całkiem ładne wyjście z jego strony, bo teraz jest możliwość na obrócenie się. Przybli jest chyba bez blinka, ma go na cooldownie, więc troszeczkę mają to czasu na zadanie obrażeń. Fontanny spalone, reszta jeszcze ma fontanny, więc tutaj jest trochę przestrzeni na to, żeby podejść agresywnie się generować. Przybli tego nie ma również Rehgar. Gramy chyba również. Teraz Korzeniasty troszeczkę zły puff mógłby brać. Stan jeszcze na Trallu rzucony. Muszę uważać, żeby się tu nie poblokować. Ponownie zastanowiony... Nie wiem, bo nie chcą się bić przy tym Immortalu, naprawdę powinien się chyba wycofać. Ale to zobaczymy, że to i tu Greymane na low ucieka. Trall to samo. Ale chyba na plus jednak Błękitnego drużynka. Chociaż teraz Sonia się... Teraz Driku bardzo agresywnie, ale zobacz też cały czas Błękitny tutaj rzuca te kulki z bezpiecznego dystansu i kompletnie jest ignorowany. To jest chyba dosyć duży problem, że Błękitny ma bardzo dużo przestrzeni, już teraz musi uważać, bo dostaje stana, no, ale jest troszkę ignorowany przez resztę. Myślę, że to można było mieć ewentualną szansę zaatakowania. I Egzan chyba zginie, to jest czy stan? Teraz chyba zginie. O, blisko. Powinien zginąć, tak. Na przykład Li-Ming, czy dalej w polecinie. No, bezpiecznie wybiera cofnięcie się. Zregeneruje manę na szybko, a nie pusznie po prostu. Też pamiętajmy, że Tassadar tutaj dobry call, żeby Tassadar został na linii górnej, on cały czas bezpiecznie tu pcha. Teraz już level przewagi jest. Tak, więc to jest też przewaga talentu. To jest 4. poziom, to jest też bardzo ważne okienko. Chociaż cały czas pamiętajmy o tym, że 14 tysięcy HP, ma więcej HP, chociaż teraz dopiero te HP zaczynają być zbijane przez różne Błękitnego, więc cały czas spokojnie ten pałk idzie. Muszę uważać też, żeby nie zostać sam. Tutaj teraz troszeczkę złapany Korzeniasty i ginie. Niestety. Troszeczkę złapany, tak do śmierci. Tak do śmierci, to jeszcze nie do końca, jeszcze jest troszeczkę... Trochę zbyt agresywnie gra, no jak powinien cofnąć się jak drużyna się cofnęła. Tak trochę wyczucia nie ma kolega, no ale to wszystko kwestia czasu i nauki. Tak, tutaj na przykład z jednej strony to jest tak problem, to wyczucie, tak, które przyjdzie z czasem, czyli na przykład ta flanka, którą zrobił na linii dolnej, jeszcze od Siege'a zachodząc, wyszła mu bardzo fajnie, ale tutaj podchodząc z drugiej strony zbyt agresywnie, no przypłacił to życie, no i tak naprawdę oddał Immortala w rezultacie, co było bardzo zyskowne. Ale teraz ten Arcane odrzucony idealnie na backlane, chyba przypłacał to życiem, bo chyba nie będą chcieli odpuszczać. Jak trafi wilkiem, no to raczej zginie. O, tak zginął. To nie lepiej w tej sytuacji było po prostu zbijać swojego bossa, żeby miał jak najmniej tarczy? Znaczy, jakby tu Ace poleciał, to by ten Immortal nie się zrobił, tak? Aha. No ale nie dał się Ace, no ale tak mało. Bramę może weźmie, tylko to wszystko. Znaczy tak naprawdę te 50% shielda, które tu pozostało, chyba niewiele tak naprawdę zmienia na pierwszym Immortalu, tak? To nie jest tak, ten pierwszy, każdy pierwszy objective na tych wszystkich mapach jest przeciętny, naprawdę, słaby wręcz bym powiedział. Tutaj na spokojnie mogli sobie odpuścić, no, tam była szansa na więcej fragów, tylko że akurat Spirit był na cooldownie, bo są rzucony na Egzena, na Muradina, więc trochę tutaj Korzeniasty cały czas stara się frontline'ować bardzo. No i widzimy, wziął tylko bramę, no i fontanę, fontannę też. Fontana też padła, więc tutaj całkiem dobry call, żeby trochę starać się ukarać. Cały czas jest, co jest najistotniejsze, cały czas jest przewaga rozszerzenia, a teraz Błękitny musi uważać. No, chociaż mogą sobie przypalić to życiem, bo tak naprawdę... Przybli, a agresywnie wszedł, ale zdąży uciec. No i tutaj widzimy, że ten Kharazim daje po prostu radę, tak? Że daje radę utrzymać w życiu Błękitnego. Potem jeszcze się pojawi Tassadar, to będzie to wyglądać naprawdę nieźle, ale wraz z upływem czasu może to wyglądać no troszeczkę trudniej, no bo nie oszukujmy się, ten Rehgar zaczął z healingiem, będzie naprawdę ładną liczbę, ładne liczby będzie kręcił z tym healem. Dlatego Wala będzie się dotknąć coraz bardziej do przodu. Również nuke od Greymana będzie wyglądał bardzo ładnie. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Też Przybli zdecydował się na zagranie Gathering Power. On nie chce tutaj umierać. Stakować te obrażenia, więc zobaczymy, czy mu się to uda. Serutami na bardzo dużym low się cofa. Sometimes lucky. Co są? Sometimes lucky. W sensie? Czasem szczęście, no. A! O Boże! Nie zała... Dobra, co? Pro English Master. Pro English Master, no ty nie każdy nie zała... A ty mówisz, że gdzie tam będziesz studiował? A Jezus Maria, no. I teraz będzie. Rzecz o kapik cannot into English. Przybli zaczyna skotować, stara się wykorzystuje tą niewidkę. Bardzo ładny też timing rzucony przez Błękitnego na tego harda, ale tu może zabraknąć, bo... Ale ten heal, Jezus Maria, Błękitny z obrażeniami w dodatku wjechał, spokojnie daje radę, czy uda mu się tylko uciec i Fade Blink przez ścianę, niestety zabrakło i to jest przyjęty hard dla drużyny niebieskiej, to jest bardzo dobra sytuacja teraz dla nich. Drix Przybli co prawda musi się cofnąć, nadal jest przeżywania na doświadczeniu i jeśli drużyna czerwona kogokolwiek tu złapie, to może to wyśleć, bo tak naprawdę oni mają 4 zawodników na full HP, gdzie Błękitny już wraca, a dwójka musiała się cofnąć, Przybli też jest na dużym low, więc to nie wygląda tak źle, ale muszą mimo wszystko uważać, bo to jest znowu 4 na 4, biegnie już Greymane, opalony healing wall przez Serutamiego. Więc no tutaj widzimy naprawdę fajną gierkę, jeśli chodzi o Kolę. Zarówno to przerwanie tego harda naprawdę wyszło dla drużyny Przybliego, sam timing był naprawdę niezły, było blisko, żeby udało się też więcej tu osiągnąć, ale zabrakło niewiele. No pamiętajmy, że Li-Ming się rozkręca po tym 10, tak? Jak ma już ten R-kę swoją, dzięki której one-shotuje praktycznie wszystkich. To wtedy zobaczymy, jak będzie Błękitny nią grał. Nie wiem, co zrobił DRN, ale prawie zginął. On zginął teraz przez Przybliego. On zaczął się cofać? No, ale Przybli też przypłacił to życiem. No i stracił staki, to też jest bardzo istotne. Stracił staki, które zyskał i to... będzie go boleć, bo nie będzie mógł się tak łatwo skończyć. Teraz Warflakes widziane, chociaż teraz te stany rzucone przez Immortala troszeczkę niefortunnie dla drużyny czerwonej, bo nie mogli podejść za bardzo do Warflakesa. No i ten, pierwsze 50% HP, padnie łupem drużyny czerwonej, więc ten podstawowy cel został osiągnięty, żeby właśnie zbić te 50% i potem dopiero starać się podczas tych rotacji gdzieś szukać inicjatywy. Więc to jest najistotniejsze w tym momencie. No i mam Błękity, troszeczkę złe pozycjonowanie ze złej strony podszedł, Przybli z Vortexem właśnie tam ustawieni, więc to nie jest to jest najgorsze miejsce, gdzie Li-Ming może się znaleźć, obok Greymane'a i Zeratula. 9 do 8 poziomu, niewielka przewaga drużyny niebieskiej, ale na pewno nie będzie to gdzieś jeszcze dyszek przed końcem tego Immortala, więc to jest plus dla drużyny czerwonej, więc że nie muszą się martwić o ten timing, powinien ten poziom... Żeby drużyna niebieska oddaje po prostu Immortala za nic? No teraz Przybli wchodzi agresywnie, to już za późno mi się wydaje, no tu zły kol poszedł, no bo albo bijemy się od razu, a nie cofnęliśmy się poza Immortala, Przybli sam wchodzi na backlane, to nawet nie był backlane, to sam środek drużyny przeciwnej wszedł. Że to jakieś niezrozumienie po prostu było. To jakieś niezrozumienie tu poszło, tak. Oj, nie odpuści chyba Błękity, cały zgodnie jeszcze biały. Chase, tutaj muzyczka z Benihila pasowałaby idealnie, ale aż przybliżyłem kamerę, bo nie odpuszczał. Dorwał Przybliego, chociaż pomógł był tam biały, bo był trochę poza range'em, ale jest frag, nie ma Przybliego jeszcze przez parę dobrych sekund. Nie ma również 10 poziomu, jest Immortal z 70% shielda, to jest bardzo dużo. No i tak naprawdę drużyna Błękitnego prezentuje się no to aktualnie... Taki standard jakbym fajny poszedł, może pod one-shota. Powinien chyba bardziej agresywnie zagrać Trall. Powinien tu zaengage'ować coś, zabić jednego, może dwie postacie i pchać dalej. Była szansa tutaj. Czasem też trzeba właśnie, tak jak mówisz, ale teraz ten stan Immortala! Sanderyka czy dobiją, tak! Błękitny wchodzi z damage E, czyli damage teleport i wyczyścił. Bardzo ładne zagranie. Twój ukochany build właśnie się sprawdza, pokazywany przez Błękitnego. No bo to jest najlepszy build, mówię. Tylko będzie miał nerfa. No tam małego. No ale też tutaj trzeba przyznać, że bardzo dużo zrobił ten stan, który był rzucony przez Immortala. Utrzymał dwójkę bezpośrednio jeszcze w miejscu po sanderingu, więc... Zobaczcie, tu Przybli kombinuje, chce na plecy wejść z połową HP, nie wiem, to jest najmądrzejszy pomysł. Chyba tylko chce użyć R-kę i gdzieś odskoczyć szybko. Może, jeśli złapie jakąś większą ilość osób, czemu by nie? Na przykład tutaj tą dwójkę zamknąć, ale on ma bardzo mało HP. To by nie wyszło. Gdyby zamknął tutaj kogoś jeszcze obok, na przykład ten tą trójkę, która stała z przodu, a sam skupił się na backlane, to czemu nie? Może? Mógł parę sekund wcześniej nawet czwórkę zamknąć i Li-Ming byłaby sama. No według mnie w ogóle powinien cofnąć szybko do bazy, wyleczyć się i szukać fajta, tak? Bo tak stracił czas w tych krzakach. A teraz sobie czerwona drużyna spokojnie bije 13 level i znowu będzie miała talent przewagi. To był zmarnowany czas, według mnie. Powinien się uleczyć i całą piątką wejść, bo tu jedyna szansa na fight teraz wyrównany. Mopsio, ale Mopsiu, nie możesz mówić, że w przeciwieństwie tych obiboków masz obowiązki. Oni bardzo tutaj wspierają scenę na wydarzeniach Bizona, więc przepraszam bardzo. Wspierają polską scenę, tak. Mops też powinien wspierać polską scenę tego Hotsa. Mops już wystarczająco dużo razy był w Zawieruchce, ale niedługo trzeba będzie zrobić comeback. Bo dawno go nie było, żeby pogadać. No ale na ten moment drużyna Błękitnego ma przewagę w doświadczeniu, podejmuje inicjatywę. To też widać, jak pewnie oni zaczynają rotować, bo wiedzą, że mają po prostu przewagę. Nie oddają jej, trzymają się twardo tego, co zyskali. Mają przewagę talentu teraz, dyktują tempo, przejmują kampy, rotują całą piątką, podchodzą pod kolejne zabudowania. Ale czemu Sonia z Trallem się boją teraz? Mają talent przewagi, mają hard campa, easy campa, a Trall i Sonia z tyłu stoją, a Li-Ming na przodzie. No, nie powinno tak być. Znaczy, to jest, wiesz, to też jest taka sytuacja, że w momencie, kiedy pojawiła się jakaś ewentualna inicjacja wcześniej, błędna ze strony Sony czy Tralla, głównie Sonia to miała jedną inicjację czy dwie, no troszeczkę niepotrzebne, to też potem jest tak, że ciężej jest znaleźć ten idealny moment, tak? No po prostu się trochę boisz inicjować, bo to może się skończyć źle. Co ważniejsze, pojawia się teraz Immortal, więc pierwsze 50% jeszcze powinni odpuścić zawodnicy drużyny niebieskiej, bo tutaj nie ma po prostu... Nie ma po prostu. Ale widzą, że talentu. Sonia jest na bocie, oni tu mogą spokojnie wchodzić. Ich jest cała piątka. No Sonia musiała odepnąć, tylko nie wiem, czy tak naprawdę był sens tego odpychania, tego dołu, bo tak naprawdę mają przewagę talentu, więc lepiej jest tutaj spokojnie zgarnąć ten poziom, mają sobie ten poziom, to 50%, wtedy odepchnąć i zrotować spokojnie, bo jest na to czas, tak? A tak naprawdę teraz nie udało się zbić tych 50% i zaczyna się pojawiać problem powoli, bo 13 poziom właśnie skakuje dla drużyny niebieskiej. Już za moment, już teraz jest. Ale skakuje bardzo ładny lip do przodu, są te fragi, również odpala się teraz DRN. On nie gra tutaj pod tego polma, ponieważ jest Tassadar obok, więc nie ma potrzeby. No i to muszę uważać, bo walka na Immortalu jest zawsze bardzo, bardzo nieprzyjemna. Ładny startering. Rozciągnięty bardzo ten teamfight był, tutaj bili się przy dole Immortala z prawej jego strony. Ale teraz... No jakby tu wpadła kulka Błękitnego, to by ten Greymane zginął na pewno, niestety. Zmisnął. Masz tam Rkę. A jakby Greymane poleciał, to może by dalej poszły jakieś kilki. Myślę, że tutaj troszeczkę zabrakło tego timingu, szczerze mówiąc. No Błękitny teraz sprytnie rotuje, że po prostu rzuci tu kulkę i sam pierwszemu zgasić tego Immortala. Czy uda się? Tak, udaje się. Jako pierwsi niszczą Immortala. Ale tak naprawdę to niewiele zmienia, ponieważ na ten moment rozgrywki... No według mnie tutaj troszeczkę błędnym kolem było to, żeby najpierw wyczyścić dół, potem walczyć na Immortalu. No bo mamy przewagę talentu, czyścimy 50%, czyścimy dół i potem podejmujemy normalną walkę, tak? A tutaj ten Immortal miał jeszcze ponad 50%, powinien chyba trochę poczekać. Też drużyna niebieska... Teraz... Obie drużyny pasywnie. Obie bardzo pasywnie, czekam na błąd przeciwnika. Ale teraz Egzem zatrzymuje Stana. Myślę, że tutaj Korzeniasto troszeczkę błąd popełnił, niepotrzebnie wskoczył w Egzema, kiedy mógł pojawić tam w Driku, podchodził prosto pod niego. Myślę, że to byłby lepszy cel do DPS-a, ale teraz on cały czas bardzo pasywnie. Błękitny również lutuje teraz na linię górną, najprawdopodobniej starają się tam trochę zapisywać, ale średnio tutaj pewnie się czują. Również mają tą przewagę, tutaj bardzo istotnym jest Tassadar, to jest przewaga bardzo mocna kontroli tego, co się dzieje wokół Immortali, jednego i drugiego, plus range harasowania i DPS-u, Li-Ming, tak, to jest też bardzo istotne. Zyskują bardzo ładną pozycję do tego, żeby sobie spokojnie móc połkować tego Immortala, tych przeciwników, czy po prostu również z Oraklem kontrolować to, co się dzieje i pozycję przeciwników, bo teraz właśnie to robi Błękitny, podchodząc, jak tylko zejdzie mu cooldown. Cały czas również biały stakuje tego shielda. Ładnie rzucony stron przez niego, też bardzo istotne, żeby Tassadarem stakować tego shielda na swoich teammate'ach. Bardzo dużo to daje, górę Wotan spokojnie sołkuje, no i teraz dopiero pojawia się jakaś rotacja. Korzeniasty powinien uważać w tej pozycji, bo bardzo agresywnie stoi, a to nie jest najlepszy pomysł, chociaż pamiętajmy, że tutaj serutami i ten idealnie rzucony teraz Desintegrate Leap również pojawia wall od białego, bardzo dobry, ale tak naprawdę... Teraz Czarnecki czyści, powiem tak. No. Tak, to jest już czyszczenie. Resety na resecie, tylko mana teraz mu przeszkodziła. 4 fragi. Troszeczkę tam został fajnie rzucony wall, ale gdyby szybciej został zniszczony, to byłoby łatwiej, żeby tam dalej podbiec tak naprawdę, bo troszeczkę czasu kupił im ten wall mimo wszystko. No i teraz chyba padnie kip z góry, jak mi się wydaje. Jest 16 do 15 będzie. No powinien paść ten kip z góry. Spokojnie. A może coś... Może koniec gry jakiś? Jak coś by się złego stało? U Przybliego? Zobaczymy zaraz. Zaraz zobaczymy. Szczerze mówiąc, średnio widzę zakończenie gry tym Immortalem. Nie, no to by musieli się... Jakiś ace musiałby pójść pewnie. No to musiałby pójść ace. Ale też zobacz, jak ładnie jest zastakowany ten cały shield, tak? Ten fort pada i Immortal nie straci praktycznie 0 HP. No kip to raczej na pewno bym powiedział. Fort raczej na pewno, też pamiętam, że to jest range obrażenia, cały czas bardzo mocny połk Błękitnego, no i teraz muszę uważać tego Stana. Ładnie też drużyna stakuje się wokół tego Immortala, kiedy on kastuje Stana. Bardzo ładnie w tym momencie można zobaczyć albo Greymane'a, albo Rehgara, to są 4 postacie mili. Więc tutaj też ten Tassadar sprawdza. I wiesimy szyby popisowe zagranie. No nie udało się. Plan może był dobry, ale... No, mówię, że coś się złego może stać. Mogą skończyć grę. No to chyba... No to chyba będzie... To będzie gra. No to będzie gra. 2 osób nie ma. Rehgara, Zeratula. Jest zaunowanie spokojnie. DPS na... teraz Błękitny znowu się odpala, czyści, chociaż nie trafił mislami. No to powinien skończyć grę po prostu. Tak, to jest GG, pierwsza mapa pada upem Błękitnego, graty dla niego. Bardzo ładnie, to co było widać, rotacje, te kole były na pewno tam fajnie rzucone, bo i zarówno przy niego, kiedy ten hard został przejęty przez nich, oczywiście potem coś już nie wyszło, ale rotacje Błękitnego, kiedy mieli tą przewagę i mieli tą kontrolę gry, bardzo ładnie, dobrze się to oglądało po prostu. Najwięcej obrażeń, Błękitny 62 tysiące, To potem... jest Bóg jakiś? U mnie ma Trall 000. Obrażenia i Siege. U mnie też ma 000. A nie, no to, on nie wyszedł z gry. Kolega się nie postarał. Kolega się nie postarał. Mam naprawdę tutaj wielkie, wielkie wątpliwości co do tego, co Trall pokazał. Nie, gierki były naprawdę dobre. Z takich jakichś głównych rzeczy, które zauważyłeś, Peter? Bardzo fajny soaking był. Na tym pierwszym to był, czy to był drugi Mortal? Chyba pierwszy. Albo i drugi to był już ten. Gdzie Tassadar na górze, tak? Był spokojny, tam bronienie, defowanie swojego Immortala i tam jeden gracz sołkował. Naprawdę było... Bardzo przemyślana rzecz, naprawdę. A poza tym tak to nic jakoś nie zwróciło mi uwagę. To racja. Jest już drugie lobby, dołączcie na mnie. Mhm. Na ciebie? No. Tak. Więc znaczy, tylko kurczę, nie chciałem dołączyć do lobby, bo chciałem pokazać już statystyki. Trochę bliżej, ale nie udało się. Tam no... ciekawy był build w ogóle Tralla, nie wiem czy zauważyliście, ale na 16 wziął ulepszenie pod Q, a na 13 to ja często tego nie widuję, że jak trafi Feral Spiritem, to ma cooldown skrócony na 50%. Czy tak naprawdę to było potrzebne? Znaczy do DPS to będzie na 50% redukcji, niby fajnie, ulepszone Q. A co tam wziął na 16? Na 16 ulepszone Q. Ulepszone Q wziął? Tak, to dwa staki, tak dodaje. Tak, chyba tak, chyba to. I 50% redukcja na 13. Może pod jakiś połk właśnie, pod Immortala? Nie wiem. No tutaj na Battlefield of Eternity to wygląda całkiem w porządku, że jeśli masz ten połk, tak, tylko to jest bardzo późno, bo to jest 13-16 poziom. I musisz trafić Feral Spirita, tak? Niby masz te dwa staki, ale to jeszcze potem ten Feral Spirit 13 poziomu. Ale później Siege też z Immortalem, połk na Immortalu, co takie... To nie jest takie bardzo głupie. Znaczy nie, no brzmi całkiem interesująco, szczególnie na Battlefield of Eternity, nie? Tylko czy nie za późno uzyskujesz tą jakąś... te value z tego talentu? Bo no i traci się tak naprawdę burst jego z E. Bo to praktyczny burst jego Tralla to jest od 16, tak? Kiedy ma ten 3 dodatkowe autoataki, powiedzmy. No nie, no to... No, należałoby się zastanowić, policzyć, jak to mniej więcej wychodzi wszystko, ale no, Mops. Bardzo głupie to nie jest. Potrzebujemy kogoś, kto dobrze liczy. Dobrze. O, już odpowiedział. O, 13 głupi talent, a na 13 nie wiem co brał. Na 13 redukcja 16... cooldownu Sfera Spirita, jak się trafi. Aha. No to 16 jeszcze może być, to myślę, że właśnie na Battlefield of Eternity, tak? To tam może mieć rację bytu przez ten połk. 13 talent tutaj po prostu jest problematycznym trafienie tego, tak, żeby wyciągnąć tak duże value, no bo to jest jednak range, trzeba to trafić, w tym momencie pojawia się dopiero redukcja. Jest to dosyć, no... ciężko wyciągnąć z tego value, takie pełne, podczas tego połku, no podczas połku nie używasz Feral Spirita, tak? Potem już w teamfightach nie potrzebujesz tego tak naprawdę. Mops bardzo ładnie to napisał. Na Battlefield of Eternity 16 talent Tralla może być, to jest było mówione. Tutaj walki są pomiędzy Immortalami, połk, a potem Sundering i czyszczenie. Więc no tak, to w ten sposób wygląda. Za chwilę już mamy tutaj, czekamy na ostatnie osoby na TS-ie, żeby się pojawiły. Ale w takiej sytuacji 13 poziom Spellsheet lub podwójne staki z E. Exactly. Draft już jest? Czy nie ma draftu jeszcze? Draftu jeszcze nie ma. Poczekaj, aż wszyscy dołączą na TeamSpeak'a. No tutaj z tego co widzę brakuje... Nie, chyba są wszyscy. Tak, chyba są już wszyscy, Piekarz również dołączył, za chwilę będzie Lekson tworzył draft. Więc na spokojnie. To lepiej żniwiarza na przykład wziąć za DRN, bo chyba DRN grał już, a żniwiarza nie kojarzę chyba. Czy to nie, czy albo mi się nikt pomyliły, to tam to nie mówię. I tutaj do Leksona trzeba, Lekson, chodź do nas. A dobra, niech Lekson tam się tylko robi. Tak, Lekson to ja się nie wtrącam. Bo to ja sobie przychodzę na drugą gierkę. Zioło na pewno też grał. Nie, no to od Leksona. Zobaczymy, bo to jest już full, mamy w lobby, nawet na obserwerach nie mamy miejsc, więc za chwilę zobaczymy co Lekson tu uczyni, bo on jest się administratorem jak zawsze. Pierwszy Immortal jest niezwykle ważny, wtedy wszyscy mają słaby level i można dobrze pusznąć. Ale też tak powiem pisał. No tak, to nie jest taki super ważny. Pierwszy nie jest właśnie istotny, dlatego że on niewiele może zrobić. Jak oddasz cały, oczywiście 100%, no coś tam puszczę, to na pewno. Ale nawet Fortu nie zrobi tak naprawdę setka, jeśli czwórkę obronisz. No... Według mnie, czy zrobi... Mógłby zrobić Fortu mi się na 100%. Znaczy nie, no jeśli obok pójdzie jeszcze, wiesz, jakiś błąd w stylu, ktoś się wywali, tak, obok, to racja. Ale... Cursed Hollow, ale by... Korzeniasty grał nie, podobno my, też. Nie, dobrze, ekstra, my mówimy o... Bo myśmy powiedzieli, że pierwszy Immortal jest średni. Nie jest tak istotny. Natomiast pierwszy objective ogólnie, no to na Cursed Hollow na przykład pierwszy objective jest bardzo ważny. Znaczy inaczej, może nie daje tak dużo korzyści jeszcze, ale no jest na pewno o wiele większy impact na grę, wpływ na grę ma niż pierwszy Immortal. Tak, bo myśmy powiedzieli o pierwszym Immortalu, więc właśnie słuchaj uważnie. A ja będę czytał. Więc sam. Dobra, czekamy na kolejną gierkę, żeby za chwilę się pojawić. Ludzie, którzy teraz już rozegrali grę i odpali z lobby, ponieważ mamy tutaj rotację, tak? Więc żeby tutaj było miejsce dla wszystkich, którzy będą chcieli zagrać, to na spokojnie zostańcie do końca, wtedy będziemy postarali się odpowiedzieć na jakieś wasze pytania, więc zapamiętajcie pytania i mówcie o tym i piszcie po Sky Temple, bo to będzie ostatnia mapa na dzisiaj, z tym, że Błękitny z Przybli mają inne obowiązki, głównie związane ze screamami, więc dzisiaj będą to dwie mapy. Chyba że Feniksa dodadzą, exactly. To jest racja. Czy mamy informację coś o drafcie? Lekson żyje? Bo nam się tutaj ten zastój robi, Lekson. Halo, halo. Już tam żarty się kończą, Lekson. Peter, powiedz coś. Co piszę z dwoma osobami naraz, więc ciężko mi trochę, wiesz? Niesamowita umiejętność. No, z kitu. Mam dwie klawiatury. Damn. Propsuję. Więc jeszcze chwilkę mnie nie będzie pewnie. Znaczy mentalnie jestem, ale no wiecie. Dobra, mamy draft. Ja już podsyłam go na tym, proszę bardzo. Ale draft jeszcze się pewnie nie rozpocznie. Na razie musimy poczekać. Tam ustalają coś z Lekson z Błękitnym, z tego co widzę. Chociaż już chyba... Tak, Lekson już wskoczył do Przybliego. Błękitny i Przybli po tym HTH będą musieli się zgłosić do facetów w czerni. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle. Multitasking pełną gębą, Peter. Masz propsy na czacie. Coś jeszcze na czacie? Ciekawe, czy używa grup kontrolnych. Peter? Co? Używasz grup kontrolnych? No wiem, co to jest. Jakieś leki są? Nie wiem. Jakieś leki. No widzisz, nie graj StarCrafta, to nie wiesz. Gram StarCrafta, mam srebro, no to co? Ty co masz? No ja mam wysokie srebro. Ja mam wysokie srebro. Ja mam wysokie srebro, proszę cię. Ja jestem takie srebro, że jakby zobaczył, że to srebro, to byś wiedział, że to srebro, ale takie, że srebro. Jesteś brązem, Polaku, nie nazywaj się. O Jezus Maria, no właśnie. Dobra, żarty nam się skończyły, zatrzymamy tą karuzelę śmiechu, lecimy do draftu. No ponieważ mamy już draft się rozpoczyna, Błękitny ban fast, gramy mapę Sky Temple. Gramy Lekson. Grałem mapę Sky Temple. Lekson tu przyszedł, halo Lekson, czy to jest coś tam przekazać? Cichy agent to jest. No jestem cichy agent, mnie nie reagujecie jak ja tu jestem. Okay. Dobrze. Nie, ja mam głos, ja widzę ciągle, że wchodzisz i wychodzisz. A ja właśnie zawsze jak wyjdziesz? Mogę się widać zawsze, jak będziesz wchodził. Panowie, przejdźmy do draftu. Grupo troli. Błękitny, ban Fasad, ban Illidan, pick Greymane. Pick Greymane jako... No, taki safe pick tak naprawdę. Ale oddaje Li-Ming? No że w drużynie Przybiego tam nikt dobrze Li-Ming nie gra. Ale czy gra tam... Znaczy, wiem o co chodzi, ale gra chyba nie ma tam Warflakesa, który ostatnio grał Li-Ming i strasznie przyjemnie też grał. I nie ma walki z rakiem, który bardzo dobrze klika to. Tak, walka z rakiem, tak. Peter ostatnio pobawił się w tajnego agenta i pojawił się na HTH jako na swoim smurfie. Pierwsze słyszę. Ale przepraszam, miałem nie mówić. Damn. Nie potwierdzam tych loty, są plotki, pomówienia. Nic nie się kompletnie tego nie dzieje. No właśnie, więc to była prawdziwa Li-Ming. Mogliśmy zobaczyć prawdziwą Li-Ming w akcji. To jest naturalny talent. Tak właśnie. Muradin wzięty. Najprawdopodobniej zobaczymy tutaj Rehgara. Czy myśmy mieli zobaczyć Mildor tego, co było wcześniej, tylko że się zamienił? Zobaczymy, jakim teraz pójdzie. Nie wiem, czy Przybli by wziął Tassadara. Naprawdę. Znaczy, no Tassadara tutaj myślę, że szczególnie na Sky Temple w połączeniu z Kharazimem, no to jest średnie chyba wyjście według mnie. Łączenie czegoś takiego draftu bez tanka stricte na Sky Temple. Bo ja chęcią DHkę zobaczył, ale pewnie nie zobaczymy. No też bym zobaczył DHkę, szczerze mówiąc. A to paskuda jest chyba u Przybliego, tak? Ona ostatnio nie grała na HTH. To może. Jak tam Przybliemu podpasuje pod draft, to może. Zobaczymy, czy tam młody umysł wymyśli. No wiesz, mamy osobę grającą niekonwencjonalnymi pikami, tak? Znaczy niekonwencjonalnymi, tymi, którymi nikt nie chce grać, czyli DHK, czyli... Teraz czekamy na Rehgara pod Bloodlasta. Rehgar pod Bloodlasta. Zobaczymy. Ja wiem, kto lubi Rehgara pod Bloodlasta, ale nie powiem o kim, bo ten ktoś mnie strollował na heroizę i mówił, że to było dobre. Kto lubi? Prawda, Maksym? Jak jeszcze jesteś. Mamy teraz bany, kolejna faza. No tutaj Przybli, no chciałby zbanować pewnie albo tego Tassadara, albo... No właśnie, Tassadar, dzień dobry. Natomiast Błękitny, no... Ja bym tutaj szczerze mówiąc pokusił się o ban Joanny albo Rehgara, chyba że chcemy, no bo pamiętajmy, że to będzie double pick ze strony drużyny Przybliego w tym momencie. No, ETC wzięty jako ban. Wzięty jako ban. Wzięty jako ban. Wzięty jako bardzo ładnie, przecież mówię, że bardzo ładnie składa zdania. No właśnie. Co murowało cię, co? Tak. ETC zbanowany. Rehgar, Joanna, ta dwójka wzięta. Automatycznie Kharazim jako ostatni i Zeratul. No, to jest w momencie banu Tassadara, to jest fajny draft, ale to jest 5 postaci. Mi się wydaje, że możemy tu zobaczyć Arka na Zeratulu. Ma skina, wiem, więc to już jest plus 10 do skilla, oczywiście. Plus 10 do skilla, no wiadomo, nie? Więc może go zobaczymy. Szczególnie jakby grał Li-Ming, to na pewno zobaczymy Błękitnego na Zeratulu. No ja jestem ciekaw, szczerze mówiąc, jak to wyjdzie, bo wiesz, no, grał Przybli Zeratulem, tak? No teraz Błękitny może chce powiedzieć Przybli, patrz. I zagra Zeratulem, nie? Ale to jest dosyć ryzykowny draft, szczerze mówiąc, zagranie na 5 mini postaci, w dodatku jeszcze z drugiej strony Joanna. Z Condemnem, czy z nawet tym Blindem, bo tutaj ten do obrażenia na będą tutaj głównie polegać na tym niuku. Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie no 5 mele, mam też Kharazimka, żebym leczył mele. Nie no, na 5 bardzo mele, mocny AOE tak? Damage, Greymane Burst, Muradin mocny tank, Zeratul taki assassin. Nie no, podoba mi się ten draft. No, bardziej mi się podoba niż w poprzednim Błękitnego, no ale tak czy jak wygrał Błękitny. No zobaczymy, jak będzie teraz. Zobaczymy. Wszyscy są już ready, tutaj zmieniają się postaci powoli. I rozpoczynamy za chwilę gierką. No nie, ja szczerze mówiąc jestem... Mi się bardzo ten draft podoba, bo tego bo szczerze jestem, co zobaczymy, po prostu na tej zasadzie, tak? Taka kwestia eksperymentalna. Bo tak naprawdę... Tutaj też Don Ron Nizzle pisze, że Muradin stanie od razu dojazd Xulem, Greymanem, z Zeratulem i tak dalej. No target, który dostanie stana, ginie automatycznie, bo to jest bardzo mocno nastakowany team biegający od Błękitnego razem i niukujący ten jeden target. Pytanie, czy uda się to tak naprawdę wyciągnąć, bo mamy z drugiej strony Mo, mamy Sanderinga, a Li-Ming tak naprawdę gdzieś z tyłu stojąca bezpiecznie, no zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, co z tego będzie, bo... Według mnie jest to dosyć mocno do skontrowania. Tylko czy uda się to skontrować, tak? No dużo zależy od Moa, dużo zależy od Sanderinga. Naprawdę od wielu czynników. Ale na papierze drużyna Błękitnego... No i tu zobaczymy też na pewno... Tutaj będą mógł się wykazać kapitanowie, bo tu chyba więcej jest rotacji na tej mapie niż na Immortalach. Niż na Boe. Mi się wydaje, tu jakiś może być call na hardcampa, easycampa, boss, może jakiś albo kapliczkę bierzemy, nie bierzemy, puszujemy. Chyba jest więcej możliwości niż na Boe. Tak, no tam raczej piszą się kapitanowie. Tak, tutaj te rotacje są skupione raczej w piątką się chodzi, tak? Jeden obiektyw, a tutaj na Sky Temple mapa jest bardzo duża, więc trzeba podzielić swoich innych zawodników drużyny, tak, żeby jeden zrobił sobie kampa, jeden zrobił całkowo tego expa na jednej z trzech linii, więc to jest no, troszeczkę więcej kolowania, troszeczkę więcej decyzji do podjęcia. A przedstawmy drużynę, drużyna niebieska, drużyna Przybliego, Paskuda na Rehgarze, Kola na Li-Ming, Gistrens na Trallu, Przybli, Zagarał i Drops na Joannie, drużyna czerwona, drużyna Błękitnego, Driku na Xulu, Piekarz Muradinem, Korzeniasto z Greymane, Błękitny z Zeratulem i Zioło na Kharazimie. Idealnie. Jak zwykle. Pięć się wyrobiłeś przed rozpoczęciem gry. Dziękuję. Gratulować szybkiego języka. Dziękuję. No i mamy Błękitnego na Zeratulu. Mówiłem, ma skinka, ma monta. No plus 10 do skillach, nie więcej. A, Przybli gra na tym, na Zagarze. Ale bez... nie no, ma niby Cloud 9, bez skina. Ma za 5000 złota. Szanujmy się. Chociaż mi się podoba ten, też tą monetkę mam, jest spoko. Tak, monetka jest bardzo porządna, monetka była również rozdawana podczas ATH, więc przypominamy, że w swoim czasie będą również do wygrania inne nagrody do Heroes of the Storm, więc wiecie, dlatego... Słyszałem, że jakiś wyjazd we dwoje na Hawaja mają być dogłosowane, ale nie wiem, czy to prawda jest, znaczy, pogłoski tak, krążą na TeamSpeaku. Kontaktujemy się z Polsatem, żeby ufundował po prostu nowy ten materiał, znaczy wziął kogoś do nagrania pamiętników z wakacji. A może zobaczymy, może się nam uda to załatwić, więc polecam. Tutaj w ogóle blok już idzie ze strony drużyny czerwonej. Całą piątkę... Zaawansowane taktyczki tutaj są. No tutaj ten blok, od razu powiedziano jak ten. No tam mi się podoba, bo tego jeszcze nie widzieliśmy na ATH, tego kola, żeby tutaj po prostu twardo zblokować. No i tu już Xul od razu rotuje na linię dolną. Straci tak naprawdę chyba, nie straci kompletnie doświadczenia, więc wyszli z Zagarą na 0. To jest bardzo istotne. No i na górze już zaczyna się powoli sokowanie, ale tak naprawdę... Chcieli też bezpiecznie, bo zobaczymy, czy na ten moment rozgrywki... Tutaj ten early wygląda mimo wszystko lepiej dla drużyny czerwonej. Tak? No bo jest ten Zeratul, jest ładna klatka, jest Greymane, gdzie doskoczy... Driku bardzo źle robi. Tak strasznie obvious wchodzi w tą Zagarę i to wiadomo, że jakiś gank jest szykowany. I do tego stracił pół HP, na pół HP, całe HP stracił. W takim bezsensownym wejściu w Zagarę. I cóż, jak... Dostaje kola ktoś, że zaś ganguje, przygotuj się, to nie można tak wchodzić na pałę, powiedzmy. Tak obvious wchodzić w przeciwnika, bo to więcej niż pewne, że ktoś zostanie zgangowany. Trzeba wyczuć odpowiedni moment, na przykład przy odpuszowaniu, od towerów na przykład, idą nasze klipy, przeciwnika klipy, tylko wtedy wejść. A nie tak właśnie jak teraz Driku zrobił, znaczy jak Driku zrobił to poprzednio, tak na pałę. Po prostu wbiegł tą Zagara, stracił całe HP, no i z gangu nic nie wyszło. Właśnie często brakuje tego wyczucia, tak? Bo pamiętajmy, że każdy movement, który wykonujemy na linii czy na mapie, daje możliwość przewidzenia tego, co będzie za chwilę w waszym wykonaniu, co zrobicie, tak? Mniej więcej daje tą informację, że ktoś obok się znajduje na linii, może być ten gang, czy powiedzmy masz świadomość tego, że zdradzasz się swoim dosyć pasywnym zagraniem, kiedy nadal masz swoje cooldowny w pełni, na przykład na to, żeby zdążować gang, że masz świadomość, że ktoś tam stoi, że ktoś może się zgangować, więc jednocześnie drużyna przycina się od razu cofnie, kiedy już tam powiedzmy ktoś był. Pewne zachowania trzeba grać wokół nich, żeby móc swobodnie się ustawiać pod dodżowanie ewentualnych agresji, czy po prostu nie dawać czytać gry za bardzo waszym movementem, to też jest bardzo istotne. Świątynia mniej więcej po 50-50, ostatnie parę wystrzałów wziął drops na linii środkowej, więc tak naprawdę to, co pozwala troszeczkę zniwelować tą różnicę w doświadczeniu na ten moment, to jest bardzo fajny sołk w wykonaniu drużyny czerwonej. Oni nie chcieli walczyć za bardzo, skupili się na linii środkowej, tam były 3 linie sołkowane i Kharazim umiera na linii górnej niestety, więc to jest first blood dla drużyny Przybliego. Zobaczymy, może to jakaś klątwa Zeratula. Dodatkowe 400 golda, dodatkowy exp, bardzo tak. Wrócą się, kupią itemki nowe, no zobaczymy jak teraz rozgrywka będzie wyglądać. Tak, ewidentnie jesteśmy cały czas w hotcie, nie? Tak. Chyba muszą kupić zwój teleportacji, myślę, żeby szybciej się dostawać tutaj na linię. No, pod dotą trochę polatuje nawet. A? No, no nawet dotą, dobrze, to już nie lolem. Powiedz z Paragona, Czekapik. Powiedz nie z Paragona? Jest. Nie wiem co tam może być na przykład. No Jezus, kupił runę na broń i nudna gra jest tak bardzo, że nikt to nie gra. Pod zero nienawiści. Dobrze, skupmy się na grze. Przejęty Siege, jest ten timing tuż przed dołem. Zobaczymy, czy będzie również timing bardzo istotny na linię górną, na Hardcamp. Hardcamp został już przejęty przez drużynę Przybliego. Zrobili to bardzo szybko. Błękitny powinien to zmianą odepchnąć bez problemu, bez zadania jakichś większych obrażeń dla fortu. Jednak tutaj widzimy już Kola razem z Trallem i Rehgarem pomieszczają się na niego, no więc tutaj będzie troszeczkę ciężej. Może nawet się pokuszą o podejście pod ten fort. No ciekawe, czy Drączownik zacznie robić swojego harda, chociaż nie wiem, czy to nie jest za późno trochę. To jest bardzo za późno. Drużyna niebieskich za wcześnie puściła, a drużyna czerwonych za późno. Teraz spóźnią się na dolną świątynię, jak to teraz zaczną się za to zabierać i aż 3 osoby są tam na górze. No to można chyba oddać te pierwsze strzały, chociaż widzimy, że drużyna niebieska jakoś nie kwapi się, żeby brać te strzały. To teraz dopiero drona wchodzi. No ciekawe, czy ta rotacja pójdzie na dół, na jakiś fight, czy spokojny push. Znaczy ten wcześniej przejęty hard wymusił obecność tak naprawdę drużyny czerwonej na górze, bo gdyby nie bronili tego, czyli nie byłby kupiony ten czas przez zawodników drużyny niebieskiej, to straciliby po prostu Błękitny z ekipą, straciłby fort. Bo tam był Li-Ming, tam był Trall, tam był Rehgar. Tak, więc to dosyć dużo przestrzeni. No zobaczymy, Błękitny już podchodzi z drugiej strony, jest ta na Trallu i to jest top, to powinna być śmierć, to powinna być śmierć Gistrensa. Udaje się wydać, ale drop z kątem, 4 osoby, musi uważać, już bardzo mocno teraz zbijają mu te HP-ki, Błękitny cały czas bardzo ładnie DPS-uje, ale wpada prosto w piątkę defenderów, nie chce za bardzo sobie stać, bo to jest duża ilość obrażeń. No i cały czas Kola z Przyblim i Paskudą na full HP, Korzeniasto z pikaszem. Tam Li-Ming może wyczyścić. Właśnie, ona będzie te resety, trzeba o tym pamiętać. Ale już teraz wzięło tutaj razem z Korzeniastym, ładnie zdopusowali 5% HP mniej. Nie ma również, to jest bardzo istotne, nie ma fontanny na linii dolnej. Nie ma tej fontanny na linii dolnej, więc to trochę zabolało. Teraz Błękitny nie odpuszcza dla Koli, jest frag, również jest klatka, czy uda się dalej sfalować. Myślę, że powinni podejść do przodu, bo to jest frag na Przyblim. No i to 10. poziom, bardzo dobrze ten teamfight wyszedł, bardzo ładnie uczestniczył. Bym powiedział nawet taki mały comeback dla drużyny Błękitnego. Tam mieli strat, tam chyba pół levela, wzięli większość strzałów, no ale taki malutki comeback był tutaj. I nawet wychodzą na prowadzenie. Teraz. Tak, tutaj bardzo dobra sytuacja dla drużyny czerwonej, bo 10. poziom spokojnie wezmą fort na linii dolnej. Nie mają czego się za bardzo bać, chociaż tutaj już widzimy rotację Joanny na plecy, drop zbiegnie, nie ma co prawda paskudy. Będzie to walka 2 na 3, ładnie rzucone teraz jest, już że Zintegrate nie mają za bardzo czasu na to, żeby zrobić ten fort. Muszą się cofać, ale Driku cały czas stara się coś tego tutaj szukać, ale no to jest dosyć ryzykowne. No to chyba wpadną w pułapkę, aż drop idealnie wyczekane, to nie, nikt się z nich nie ruszył. Żaden z nich się nie ruszył, bo wiedział, że to jest Joanna. Bardzo dobra cierpliwość w wykonaniu. Zamarli w tych krzakach. Zamarli w tych krzakach. No i teraz powinna być chyba 2 deski. Chociaż bardzo ładnie ma opuszczony, ale tak czy jak to deska jest na Li-Mingi na Zagarze. Ale bardzo ładnie ma. Jakby tam jeszcze złapał Muradina, to nawet bym powiedział, że może by coś przeżył z nich. Tak, gdyby tam jeszcze jedna osoba wpadła w to, ale... Tu ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego prostego wyczekania w krzakach, który nie ruszył się żaden z nich. Jakby wiedzieli, że jak się ruszył, to krzaczek się poruszy i on się dowie. Po prostu zamarli w miejscu, wiedząc, że Joanna to nie jest kompletnie target, który chcą zaatakować. Joanna zlatowana nie środkował, bo kiedy wbiega z White Prisonem 2 fragi i powiększenie swojej przewagi. Tutaj również przejęty siege drużyny Przybliego, więc na spokojnie on będzie tutaj tworzył jeszcze więcej przestrzeni, również siege na linii dolnej. No to było bardzo, bardzo dobre wykonanie, bardzo dobry call, żeby poczekać. No i props dla ulti Kharazima, patrzę na czat, tak, tam biały rzucił, znaczy się wzięło, tak, na Kharazimie rzucił po prostu palma w target, który akurat był atakowany przez tower, jeszcze trzeba tam bless shielda od dropsa, Greymane, więc tak, dobry palm. Pytanie na czasie, czy merce sołkują linię? Nie, w sensie merce nie zbierają dla was expa, nie? Nie, musisz, tylko bohater zbierać. Zbierasz expa w momencie, kiedy chyba masz miniony w zasięgu swojego pola widzenia, kiedy one umierają. Znaczy tam jest jakiś range, tam pokazuje ci się ikonka plus exp, tak? Jak podchodzisz, że dostać tego expa. Ale szczerze mówiąc nie wiem, jaki jest to range, czy to jest naprawdę kwestia tego, czy widzisz powiedzmy ten target, no bo jak odpalisz orakla, to też niby widzisz, nie, ale masz większy zasięg, tak? No i teraz agresywnie bardzo, jest ładnie rzucony teraz ten Divine... Zagara powinna zginąć. Widzimy, ładnie się rozeszli na boki, żeby Zagara nie mogła złapać w muła w 5. Bardzo ładne zagranie. Bardzo solidny call i bardzo dobre pozycjonowanie całej drużyny. Błękitny tutaj teamfighty robi Void Prisonem. Bardzo dobrą robotę, ale tutaj Peter zwrócił bardzo dobrą uwagę na pozycjonowanie całej ekipy, jak od razu się pojawił split na wszystkie strony, żeby uniknąć po prostu odpalenia tego moła na sobie, więc tutaj może bardzo ładne rosną nam młode talenty może od Niekoca, bo naprawdę bardzo ładnie tak, nie to by pewnie poszli wszyscy w piątkę, czy tam nie wiem, w czwórkę, bo już Arkadiusza nie liczę, poszliby w czwórkę w kupie i by tam szli, albo by stali, czekali aż skończył. Druga wersja jest taka, że Bóg tak sobie zdarł gardło, żeby się zesplitowali, że już nie mogli nic innego zrobić. Nie, no chyba za mało czasu było, to ładny Void poszedł tak, za mało czasu było, to po prostu decyzja chyba graczy to była bardziej niż Błękitnego. Po prostu Błękitny mógł powiedzieć tutaj, dobra, wbijamy tu na komida, Void prezonuje ich i bijemy się. No ale nie sądzę, że powiedział, tylko pamiętajcie o splicie, bo chyba nie. No a to trzeba już sobie wiedzieć, że tutaj naprawdę bardzo ładnie zagrane. I Korzeniasty grał chyba Sonią wcześniej, nie? Tak, Sonią grał Korzeniasty. Tak, on się czuje lepiej na tym Greymane, widać, że ma większy ten nuke z ulti i tak dalej, ze skokiem, więc czuje się pewniej. I też nie gra typowego buildu pod koktajl, no zobaczcie. No tak, on to odpuścił te pierwsze dwa talenty. Zagrał... Aha, większy range na E plus... Wow, nie ten... Boże, nie ta strona. Inner Beast w momencie jest aktywowany, to jego cooldown się zmniejsza z każdym autoatakiem, plus zmniejsza obrażenia w postaci Worgena. I to jest... Tutaj całkiem interesujący wybór, bo teraz spójrzcie, patrzę na cały draft, który tutaj jest. Nie ma tego Rehgara obok, który go wyleczy jakoś mocno, kiedy on skoczy do przodu. Otrzymuje mniej obrażeń, ma większy atak speed, żeby skakiwać do przodu i tak dalej. Redukuje się ten cooldown, więc jest troszeczkę bardziej tanki. A zarazem Kharazim może się skupić na innych targetach, bo tutaj gramy 5 razy mili, tak? Więc jest obok też ten Xul, jest obok też Zeratul. I daje to troszeczkę więcej przestrzeni dla supporta. Ale czy tak naprawdę... Znaczy to inaczej. Kompletnie wyrzuca możliwość tak jakby grania tego koktajlu stricte, tak? I to nie jest cel, który tutaj drużyna czerwona, czyli drużyna Błękitnego chciała osiągnąć, bo ona gra tych 5 mili, chce trzymać krótko się z targetem, wbija do przodu, po Void Pistonie i czyścimy. Jeśli byłby ten koktajl, no to w tym momencie Korzeniasty jest już nieco oddzielony od reszty drużyny, bo trzyma ten range, którego cała reszta nie pamiętajmy, że support jest z przodu, bo raczej ciężko będzie supportowi uleczyć Greymana z tyłu. O, tutaj mamy, to... Kajko napisał nam na czacie, Worgen build, klasyczny, bez szaleństw, Dignitas Menego gra. Znaczy, tak, Mene? Tylko... Ten ze StarCrafta? Jaki ze StarCrafta? Mene. Mana. Man. Boże. Jezus, w ogóle no przepraszam, spaliłem żart prowadzącego, sorry. Sorry. No i ponownie, bo jest blisko 4 i znowu się zaczyna split. Chociaż teraz muszę... teraz w kupie Soneli. No tutaj tak, trójka z jednej strony podeszła. A dwie osoby złapane, Korzeniasty musi walczyć z Błękitnym, uciekają w drugą stronę, no i średnio idzie czyszczenie, również na Zestra Healing. Mocno się pospalali, ale również druga strona też dużo rzuciła, żeby tego uniknąć, a cały czas mamy Polma, cały czas mamy Awatara i cały czas mamy Go for the Throat. I teraz pytanie, czy poprzedni teamfight to był fart po prostu jakiś, że ładnie rozbiegli się, czy po prostu teraz nie zdążyli tego zrobić? Myślę, że ciężko drużynie Błękitnego było kogokolwiek sfokusować tak konkretnie jedną postać, żeby ją... Znaczy tam głównym celem, to masz rację, tak? Że ciężko było tam, bo duży to jest tak. Ale mi się wydaje, że tam jedna osoba, nie wiem kto stał na końcu tego kółeczka, bo oni obiegali tego Devering Moła i chyba cała reszta chciała pobiec dalej, żeby... O Jezu, Li-Ming wspłynęła. Wipe. To jest jeszcze 16, chłopaki. Ace, GG. Nie no, może nie... Nie no, GG raczej nie. Nie mieli poziomu 16. Korzeniasty nie odpuszcza. Doskakuje do przodu. Błękitny również nie odpuszcza. Jest Singularity Spike, drugi nie. Ale poleciał. Ale jest. Bombka nie trafiona, ale i tak. Ale spokojny kill. Ma dwie, jedną trafił, drugą nie. Aha. Więc właśnie ten slow był. 50% skuteczności. 50% skuteczności. W tym teamfightie ja myślę, że tam było jedno zachowanie takie, nie wiem kto biegł ostatni, bo tam było, że dwójka się zesplitowała i trójka zaczęła obiegać tego Void Prisona z drugiej strony i ktoś się zatrzymał, nie chciał wejść, przez co ta kolejna dwójka, Błękitny chciał też biec do przodu, też chcieli rozstawić się ładnie dookoła, ale jedna osoba się zatrzymała, przez co się zablokowali i Błękitny tylko zdążył się cofnąć w drugą stronę, żeby nie stracić tego moła i dwójka została złapana. Więc ktoś tam miał chwilę zwątpienia i nie był w stanie, zablokował po prostu resztę, stąd też ten moł chyba poszedł. Więc pamiętajcie, jeśli jest ten moł, jest ta wizja tego rzuconego moła, jak najlepiej się splitować, ustawić się, żeby też dla innych dać przestrzeń do tego, nie przytulać się do siebie, chociaż wiem, że wiele osób potrzebuje miłości, jestem tego świadom, ale nie przytulać się. Bo No i widzimy tutaj, że Arkadiusz naprawdę bardzo dobrze koleje drużyną, bardzo dobrze steruje drużyną i no wychodzi mu ta gierka, naprawdę. Ja tu z tym bardzo bym chciał zobaczyć starcie Błękitnego z Mopsem w takim pojedynku, bo wiemy, że Przybli to nie jest kolerem w drużynie, tam nikt chyba nie kolował, on ma grać po prostu dobrze. A pod kolerkę to raczej Bluehammer, Błękitny i Mops. I Bluehammer nie wiem, czy by się zgodził, ale Mops może, Mops na Błękitnego. Z chęcią bym zobaczył taki pojedynek. Czyli na zasadzie King of the Hill, teraz Błękitny wygrywa i potem mamy kolejnego pretendenta do wygrania. Na przykład, no to ma rację bytu. No, możemy podogać z Maksymem. Zresztą też Bluehammer tam koluje, to może z Bluehammerem pomyśleć, o nie wiem, czy on by się zgodził, czy nie. No zobaczymy, no to na pewno wyszłoby ciekawie. Kolejni pretendenci Błękitny na tronie i teraz no, kto go tam zdominuje? King of the Hill, wiadomo, nie? No zobaczymy. O, teraz Korzeniasto zbyt agresywnie do przodu. Jest palm idealny! Ten palm, bardzo przerzucony, ale tu od razu pinguje Błękitny, żeby tu robić tego bossa. To jest priorytet. Jest on zrobiony. To jest koniec gry chyba. To naprawdę biją do 20 sobie z mida i bota. Pójdą z bossem, będzie 20 na 17. Nie no, na spokojnie chcą brać kapliczki po prostu. Chociaż wydaje mi się, że mogliby chyba pójść z tym bossem. Czy na cooldownie? Nie muszą, myślę, bo wiedzą, że drużyna przy biegu musi odpuszować bossa, bo zrobi im Kora. Mogą spokojnie wziąć teraz dwie kabliczki. No trochę im to wydłuży grę, ale nie muszą też tutaj tak teraz szaleć, żeby od razu iść na bossa, bo potem jakby się tutaj wykrzaczyli może w jakiś sposób, to by stracili aż dwie świątynie. To też jest dodatkowe, szczególnie, że tak naprawdę teraz mają, to jest po prostu wersja bezpieczniejsza, tak? Z tym bossem mogłaby być możliwość, tylko to też to jest ryzyko. Natomiast tutaj mają dwie świątynie zniszczone oba kipy, hard idący górną linią i cały czas mają przewagę tego talentu, którego na pewno nie zdobędzie, nawet jeśli te świątynie zostaną przejęte, nie zdobędzie drużyna przeciwna. Teraz Błękity z Pikarzem są na backlane, skokuje mocno do przodu Kola, on się rozpłynął. Skakuje Błękitny, Kola się rozpłynął na Li-Ming. Teraz Sanamik chyba uda się zabić Błękitnego, tak, udaje się to zabić. Nie było tam białego z dobrym polbem, był za daleko, był poza range'em po prostu, więc jest na razie wymiana 2 za 1, tak i tak faworyzuje stronę czerwoną. Ale zobaczmy tutaj, jak tu Błękitny bardzo nie zagrał. Wskoczył pomiędzy 5 zawodników, albo pomiędzy 4, zablokował Voidem frontlane ich, czyli Joannę z Rehgarem chyba? Rehgarem. I Zagarą, tak, tam chyba Zagara też była. Zagara i Joanna, a sam poleciał dalej za Li-Ming. Tam doskoczył do niego później Greymane i zabili tą Li-Ming. Znaczy tam Muradin doskoczył akurat, bo Greymane był z drugiej strony, ale właśnie to był obok teammate i bardzo ładnie we dwóch się skupili na tej Li-Ming, wiedzą, że to jest największe zagrożenie. Potem trzeba przyznać, że bardzo ładny Sandering poszedł, który namieszał dosyć, bo Błękitny zginął, ale było już niestety za późno. Również zastanawiając to w tym momencie biało, on nie był w stanie rzucić, znaczy zioło, tak, on nie był w stanie rzucić tego palma na niego. Więc mają ten poziom, ale to są wszystkie ekipy zniszczone, plus to będzie szło iść, to już będzie szło w core. Parę tych strzałów, Shielda nawet nie zbije, ale tak i tak parę strzałów pójdzie, no i tak naprawdę cały czas jest przewaga 3 poziomów, 2 poziomów, jak się pojawi za chwilę już tutaj Błękitny, żeby dołączyć do reszty. I to jest po prostu chyba jazda na Corzo, z następnymi kampami. Można przecież Siege'a na spokojnie. Na bosie jeszcze jest cooldown dobre 3 minuty, więc tam 2:30. No, albo po prostu czekać na kapliczkę teraz. Ile będą? 2, 3? Nie, 3 już chyba nie ma. 3 już nie mogą być. Więc 2 będą. To albo spokojne czekanie na kapliczki, albo jakieś tam kampy puszczać na nich. Chociaż mamy przewagę talentu ciągle, no to fight and GG. To jest właśnie cała kwestia, że cały czas jest ta przewaga talentu, to jest chyba największy czynnik tutaj, że można ją w jakiś sposób wykorzystać. Teraz jeszcze będę ten Siege, no zobaczymy, bo to jest chyba będzie bardzo decydujący fight. Błękitny szuka tutaj jakiejś pozycji, chociaż teraz czyszczą tego Siege'a na spokojnie. Świątyń nie będziesz pojawić za jakieś 1,5 minuty. Nawet w tym momencie jakby tam Błękitny został sejsowany, tam za powiedzmy 1-2 osoby tylko, to nawet nie wiem, czy drużyna niebieski nie mogłaby skończyć. Czy tam bramy mamy, kipy na full HP, KO do przebiegnięcia. Bardzo safe tutaj jest. Nawet jak zginą, nawet jak 5-0 wywaliliby się, to wydaje mi się, że drużyna niebieskich nie dałaby rady skończyć. By musieli się jeszcze chyba raz tak wywalić, 5-0. Musi chyba 2 razy właśnie wywalić, żeby skończyć grę. Więc tak jak Pelikan mówi, tu jeszcze jedna wpadka powinna by potrzebna była, żeby zrobić tutaj te 0, żeby móc tutaj coś kombinować. To na pewno by zniwelowali przewagę, tak, którą posiada drużyna czerwona. Levelowa na pewno, ale to już raczej nie jest do wygrania. Zupełnie inaczej by było, jakby mieli otwartego jednego kipa. Co najmniej. Wtedy to mogliby po prostu iść na Kora, jeśli by ich zabili. A pamiętałem taką grę, nie już kapliczki są, ale była taka gra G2 kontra Dignitas? Dignitas zniszczyło ścianę. Murek i przebiegło po prostu prosto na... nie mówię o tym, że nie? G2 wygrywało ciągle, mieli wszystko spuszowane, znaczy oni spuszowali przeciwnika całkowicie i boss był, i stracili bossa i Dignitas poszło z tym bossem, dolną alejką, spuszowali keep i wzięli, spuszowali fort, keep i skończyli grę. A G2 miała, wszystkie na zabudowania mieli, a Dignitasi nic nie mieli w bazie. I z tym jednym bossem skończyli. To można tak, można. Nie będę szedł Dignitas, to Liquid może? O, G2 kontra Rokat! ADRD, siemanko, witamy cię. ADRD podwiadł z Rokatem, dokładnie był Rokat. Witamy cię na strumyku. No to jest już gierka dla nich, ten teamfight w ogóle tutaj, w momencie twojej historii odbywał się teamfight, który zdawał już tak naprawdę do końca tej gry. Bo bardzo ładny moł rzucony przez Przybłego, ale to była jedna niefortunna rzecz. Kola rzucił orba w momencie, kiedy ten moł został już odpalony. Przez co niestety, ale nie został obrażeń. Zabrakło potem obrażeń, również Przybli, który robił całkiem dobrą robotę. Bardzo Błękitny robił dobrą robotę, skakując do przodu i DPS-ując co mógł. Również Polm od Białego, no naprawdę wellplay, drużyna Błękitnego, również wellplay, drużyna Przybliego, GG. I 2-0 wygrywa Błękitny w dzisiejszym HTH. Graty dla niego i dla jego zawodników. Zobaczmy te obrażenia. Zagara, Przybli najwięcej obrażeń na Zagarze, 43 000 obrażeń Kola na Li-Ming, potem Korzeniasty na Greymane, 43 000 obrażeń, potem Xul, Trall, Zeratul. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemna gierka, ale 100 000 heala zrobione przez Kharazima. 100 000 heala zrobione przez Kharazima. Bardzo ładna liczba na 20 minut gry. Wow. Przy 35 000 Rehgara to bardzo duża różnica. Zobaczcie talenty też, czy coś tutaj widzimy. Ten build właśnie Greymana, tak jak mówi wcześniej, tam mówił Kaiko Worgen build i chyba wszystko z takich rzeczy. Jakoś więcej tutaj różnic nie widzimy. Teraz tak, dziękujemy wielkie za obecność dla dla Błękitnego i Przybliego. Może chcą tu wpaść do nas? No, zapytam się. Wrzuć ich, a co się będziesz pytał? Przybliego zaraz, oni chyba mogą rozmawiać tam jeszcze z drużyną, więc nie chcę ich tam, wiesz, rzucać. Wiesz, Leksona bym rzucił, nie? Ale... Przybli? Powiem tak, ja się ładnie pytam, jak kulturalny człowiek, a ktoś przerzuca perfidnie, no ale spoko. Witamy. Witamy, siemanko. Ja prosto chcemy wam podziękować wielkie za obecność dzisiaj. Czy coś chcielibyście przekazać dla ludzi, z którymi graliście, albo... Bardzo fajne gierki chciałem powiedzieć. Tak, coś wam się rzuciło w oczy, czy jakieś rady dla tych, którzy grali z wami? Cokolwiek? Przybli? Bez oporu. A, Błękitny. Bez oporu. Kilka słów prosimy. Fajnie, mi się fajnie grało. To czy coś dla swoich graczy chcecie coś powiedzieć, cokolwiek, że jeśli zauważycie jakieś ich błędy, czy na co, żeby zwracali częściej uwagę? Chcesz się pochwalić swoją drużynę, nie wiem. Właśnie. Znaczy ja spoko, że tylko bez oporu i koniec. Propsuję, że się słuchali to wszystko, za Kole, ty lecieli. No, to tyle. Kappa. Pięknie. Pięknie. To właśnie zastanawialiśmy się, czy, bo tam podczas inicjacji nas tym Sky Temple, kiedy zapaliłeś chyba 3 osoby w Moła, w tym Przybliego, tam był rewelacyjny split na linii środkowej. Nie ten drugi teamfight na linii środkowej, tylko pierwszy. I pytanie, czy krzyknąłeś, że mają splitować, czy mówiłeś im, że mają splitować, czy to samemu? Czy wyszło samo z siebie? Samo z siebie. Znaczy oni jak ich łapałem nie chyba 3 razy albo 4, to zawsze się splitowali, to oni chyba sami wiedzieli, że muszą się splitować. Nic nie mówię. Bo właśnie jak zastanawialiśmy się, czy tam mówisz mi split, jak wrzucasz RK, czy po prostu ale sami siebie grają. Ale to bardziej, że Przybli chyba tam ty nie trafiał te mawy, a nie że oni znaczy, bo tam w jednym przypadku raz ładnie trafił, raz na bocie to było chyba, ładnie trafił, tam chyba 2 albo 3 trafił, prawie uciekł, no i zginął. Tam jakby jeszcze jedna osoba wpadła w matowy, boże i uciekł. Ale poza tym to nie miał chyba takich sytuacji, kiedy łapałeś wodpryzony na ich. Bo tam w jednym fajcie był fajny split, w drugim poszedł sandering z Mołem, Tak, tam na górze też ten ostatni fight, który co prawda przegrany, też tam wpadł ten mał na 3 osoby. Był jeden fight, żeby Przybiegła trafił 4 mołem, ale niestety Sandering poszedł wcześniej. Tak, właśnie. Rozprysnął wszystkich. Bo tam by poszedł na 4 osoby, jak tam by pewnie skąbiłoby się to wszystko, no to może by na to odwrócili grę, ale no, już było minęło. Dobra, to dzięki wielkie. Przybli, czy coś ty chcesz dodać? Nie, wydaje mi się, że wszystko było powiedziane. Wszystko było powiedziane. Ja pierwszą rzecz, którą chcę rzucić na czat, to wasze Twittery, żeby wszyscy rzucili tam followa, kto Twittera używa i śledzili wasze social media, bo warto, więc łapcie na czacie, są proszę bardzo Twittery Błękitnego i Przybliego. Czyli ma Twittera? Ma, znalazłem, odnalazłem, więc... Światowy człowiek to jest, widzisz? No, proszę. Followuję. Więc polecam. Dzięki wielki raz jeszcze dla was za przyjście dzisiaj. King of the Hill Błękitny na ten moment. Zobaczymy co dalej będzie. Można sobie porozmawiać. Proponuję zaprosić Mopsia. Ja bym też bardzo chciał zaprosić Mopsa kontra Błękitny. Bluehammer, tak? Mówicie, że Bluehammer też ten koluje trochę, więc jestem ciekawy. Choć nie, ciężko z Bluehammerem pewnie będzie, ale no nie wiem. Ale Mopsa mi się wydaje, że dałoby na radę namówić. Maksyma. Nie wiem, czy Mopsia kapła. Nie, to zobaczymy. Pogadać. Zobaczymy. To jest dłuższy plan, bo zobaczymy, co jak dobrze, będzie. Jak powiesz, by kiedyś wszystko było fajnie, to przyjdzie. Jak powiesz, że no, to nie przyjdzie. Dobra. To dzięki wielkie wam raz jeszcze. Nie zawracałem wam gitary, bo lecicie screamować. Tak, z tego co wiemy. Zdarzy się na kogo dzisiaj screamy? Można powiedzieć, halo, takie. No nie taktyki, tylko z kim? Nie wiem na kogo, Mopsia się pytaj. O to Mopsia może was zdradzi wam na czacie, chociaż już chyba uciekł z tego co widzę. Więc dobra, to dzięki wielkie, powodzenia na screamach i do zobaczenia następnym razem. Mekitny i Przybli. Dzięki. Dobra, oddaję was tam, gdzie byliście, żebyście tam już nie przeszkadzali nam. Nie, zrozumiało to źle, no ale dobra. Bo teraz chcę przejść do następnej części, takiej delikatnej. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, osoby, które grały, to walcie śmiało na czacie, bo chciałem, żeby też ta część taka analizy, która pozostała dla was, dla graczy, więc jeśli macie chęć i macie jakieś pytania, to walcie śmiało na czacie, bo to na pewno da was się przyda w jakiś sposób, więc to macie teraz ten czas. Lekson, czy jakiś sneak peek, jakie mapy będziemy grali w następnym tygodniu może? Coś masz już tam przygotowane? Już sprawdzam. Widzicie. Zeratul Carrot, tak właśnie, wszyscy oczywiście teraz będą hejcić Błękitnego, żeby kierował gierkę na nich. Nie, to były naprawdę bardzo fajne wypizony i potem ten follow-up, który szedł, bo zarówno Xul rzuca bardzo fajny follow-up z tym poisonował, stojąc naprawdę bardzo blisko, podchodząc, nawet wbiegając w White Prisona, żeby odpalić go tylko od razu po, więc naprawdę to ładnie wyglądało. Kharazim, rewelacyjna robota również z tymi palmami wcześniej na Tassadarze. Bardzo podobał mi się ten Greymane, też bardzo ładnie Korzeniaski nim grał. To propsuje. Tam Sonią, na przykład to co zauważyliśmy, tak? Chyba Peter mówiłeś o tym agresywnym podejściu Soni na pierwszej mapie? Tak, trochę, wydaje mi się, znaczy trochę za głęboko brakowało, bo tu miała stać tam frontlane, ale jak widzi, że team trochę cofa się, to też troszeczkę powinien się cofnąć. Trochę wyczucia, takiego ogrania mi się wydaje, że brakuje trochę. No, to... Ale poza tym spoko. Tak, to tutaj wyczucie dosyć istotne. Również czasem parę te flanki wychodziły bardzo fajnie, niektóre flanki, a niektóre były zbyt agresywne lub po prostu niepotrzebnie z przodu. Mapy już mamy powiedziane, co będzie za tydzień, wedle listy, którą Lekson twardo trzyma i pilnuje. Cursed Hollow? Cursed Hollow, tak, będzie grany Cursed Hollow za tydzień i Tomb of the Spider Queen. W tym tygodniu, nie wiem, co jeszcze zobaczymy w czwartek, nie mam żadnego pojęcia, może będzie jakaś niespodzianka, zobaczymy. Albo będzie HTH, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Zobaczymy, bo to jest zawsze zależne gdzieś na końcu ode mnie, a ja potem się nagle okazuje, że nie mam pomysłu. Więc może w końcu pojawi się zawierucha, tak jak powinna się pojawić, w starym stylu, miejmy nadzieję. Dobra, w takim razie, moi drodzy, nie ma pytań, widzę, że jest cisza na czacie, więc dzięki wielkie wszystkim za obecność. Dzięki wielkie za to, że przyszliście tak licznie, bo 73 osoby w piku, teraz mam 64 osoby na strumyku, więc dzięki wielkie za obecność. Dajecie nam taki pozytywny pozytywny feedback, żeby to robić. Też dajcie feedback na temat dzisiejszego HTH, bo też trochę przesunęliśmy tą część analizy, ominęliśmy ją, jak wam się podobało i co o tym sądzicie, więc zbieramy, na pewno to jest bardzo dla nas istotny feedback. Również zapraszam was do grupy na Facebooku, to jest Strefa Nexusa, tam mamy tematy dnia, żeby się wypowiadały osoby, co sądzą, również mamy inne jakieś informacje prosto ze sceny, również organizujemy tam informacje o tym, co się dzieje na Blizonie, głównie i na TS-ie, bo to jest takie nasze miejsce spotkań główne, więc skakujcie do tej grupy. Cześć, zobacz, Szokapik na co, że ciekawe pomysły się pojawiają do tego, dotyczące roli kapitanów. No trochę ciężko będzie kapitan dać na spekta, jeżeli widział tylko swój team. To musiał być jakiś bardzo uczciwy. Znaczy można wyłączyć, tak? Tylko no można wyłączyć, ale to... nie wiem. To by było w porządku, tylko że ile byśmy mieli tej pewności, tak? To wszystko jest... My to zbierzemy i to przeanalizujemy, jakby to zrobić jakoś fajnie. Jak to... ulepszyć. Przeprowadzić. Egzem, analizy pierwszego meczu praktycznie nie było. Właśnie pierwszy mecz olany. Właśnie ja mówiłem na sam start, nie wiem, czy jeszcze słyszeliście o tym, że przesunęliśmy tą analizę z pierwszego meczu też na sam koniec, więc to jest moment, w którym możecie zadawać pytania. Poruszyliśmy temat Sony z pierwszej mapy, poruszyliśmy temat Tassadara. Również na VOD zobaczycie to, wszystkie jakieś uwagi, ale jeśli macie jakieś pytania, walcie śmiało, ponieważ zauważyliście, że ludzie średnio chcą słuchać też samej analizy z wami, z graczami, a chcemy też, żeby oni byli również na drugą mapę, żeby tam też słuchali, więc to jest, jakiś znajdujemy ten złoty środek, to też jest taki moment eksperymentowania dla nas, więc jeśli macie jakiś pomysł na to, jak to umieścić, żebyście wy też się dowiedzieli o czymś, to zadawajcie teraz pytania, spróbujemy w ten sposób, jeśli nie, to poszukamy jakichś innych możliwości. Peter, Kot z pluszu, jeszcze nie zjadłeś tego budynia? Czy to jest to pytanie, które chcemy usłyszeć? Czy to prawda, że sezon pierwszy będzie w następnym tygodniu? A skąd takie info? Skąd takie info? Screen or didn't happen. Tak. Wiemy, że będzie soon, ale jak wiemy, to wiemy, jak soon tak pisze, no to może potrwać nawet kilka lat, wiesz co? Najmocniejsze i najsłabsze ogniwa z pierwszego meczu. Ja myślę, że Błękitny był najsłabszym ogniwem. Najsłabsze ogniwe z pierwszego meczu, według mnie u drużyny Błękitnego to była Sonia, bo trochę zbyt chaotyczne pozycjonowanie, to był problem, myślę. Tak. No tak. I później czyszczenie tej Li-Ming było bardzo fajne i fajny bardzo team comp na pierwszej mapie było pod Połka, tam był Tassadar, tam był Trall, który wybrał podwójne kół. Była Li-Ming do czyszczenia, która później skakiwała z E i dobijała wszystko. Bardzo przemyślany draft, no ale no czego się spodziewać, jak mamy tutaj dwóch takich zawodników. Natomiast z drugiej strony w drużynie Przybliego jakieś najsłabsze ogniwo? Szczerze mówiąc... Przybli. Nie zażartuję. Ja wiedziałem, że to powiem. To był głupi żart. To był głupi żart. W drużynie Przybliego, szczerze mówiąc, nie wiem, czego tam zabrakło. Myślę, że trochę ciężko po prostu wyegzekwować pod jakimś dobrym Void Prisonie. Nie było właśnie chyba dobrego Void Prisona takiego, żeby mógł jakiś fajny follow-up do tego. Tak, myślę, że to brak tego Void Prisona takiego, no po prostu... Widzieliśmy chyba... na tej drugiej mapie, jak Void Prison odcinał jednych albo kombił w ogóle całą drużynę, to w pierwszej mapie tego zabrakło. Cały teamfight ustawiał. No ale ogólnie też to nie było jakiegoś wielkiego błędu, po prostu bardzo dobre rotacje i movement ze strony drużyny Błękitnego, to było chyba największym czynnikiem, dlaczego tak pykło. Natomiast dalej w pierwszej mapie też tam na przykład to, co mi się rzuciło w oczy, tam była taka sytuacja, kiedy mieliście przewagę talentu, drużyna Błękitnego miała przewagę talentu i miała dwa wyjścia, albo DPS-ować pierwsze 50% HP Immortala i potem pójść odepchnąć linię dolną i wrócić na już normalną walkę 13 na 13 poziom z drużyną przeciwną, albo, a wy zdecydowaliście się zrobić tak, że Sonia czyściła dół, zagraliście pasywnie na Immortalu i przyszliście dopiero DPS-ować pierwsze 50% HP-ków na Immortalu, kiedy już był 13 na 13 poziom. Według mnie powinno być tak, że na początku zapisujecie te 50%, potem czyścicie dół i wracacie na Immortala. Bo to był wtedy Sonia została. Tak, Sonia została. Tak. Więc to chyba był tak troszeczkę inaczej, myślę, mogło zostać rozegrane w pierwszej gierce. Ale ogólnie bardzo mi się podobał draft Błękitnego. w pierwszej gierce. Szybkie przede wszystkim były. No miał plan, tak jak mówiłem chyba poprzednim tym HTH. Macie ten plan, jakiś mniej więcej swój, co się by chciało zagrać i później się już powoli tam dwa pierwsze piki bierze pod ten swój plan, a później się dostosowuje od przeciwnika reszty pików. Znaczy, no mówię, no mi się to całkiem podobało, że też gierki nie były tyle co krótkie, to było 20 minut plus 18 minut, ale gierki były szybkie w tym, co się działo na mapie, to było bardzo fajne, te rotacje były naprawdę przyjemne. No w pierwszym meczu tak, tam drużyna Błękitnego dobrze tam sołkowała, tam nie wiem, czy było przed pierwszym albo przed drugim Immortalem. Fajnie tam był sołk i tam był chyba pół lewa, albo level nawet przewagi. Mhm. Tak, to sołk był, to byśmy też chwalili ten sołk w pierwszej mapie. Że naprawdę fajnie było ustawiane pod linię górną i dolną na początku, na górze ten Tassadar było naprawdę fajnie grane. Tak, to było zgranie, Błękitny, to było zgranie po prostu. Widać, że no czuję potencjał. Czuję potencjał. To jest na to szansa. Będzie slot za Mopsia. Na dziwo biały anioł to Li-Ming nie był ani razu. Dobra, więc moi drodzy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie za obecność dzisiaj. Mam nadzieję, że taki format wam podobał. Lekson, czy coś jeszcze? Masz ciekawego do powiedzenia? Tu na czacie teraz rzucę statystyki wszystkich meczy, jeśli ktoś jest ciekawy. O, super. To rzucę te statystyki, czy coś się pojawi. No i w przyszłości będziemy starać jakiś inny kapitał wybierać, albo to właśnie King of the Hill zrobić, jakby tam udało się namówić Błękitnego i tam kolejnych tych kapitanów, albo po prostu zamieniać obydwoje kapitanów, coś kombinować. Oczywiście Fatbite i Girlamo też będą odwiedzać nas, na pewno będą częściej. Tak, na pewno będą częściej, ale co pewien czas będziemy robić ten... No, co pewien czas ten evencik malutki. Tak, to... z innymi. Na pewno to też widzimy, że cieszy się waszym zainteresowaniem, więc widzimy się już za tydzień z kolejnym HTH. Również pamiętajcie, że tak, za chwilę rzucimy gdzieś hosta sobie, jak zwykle robimy to po evencie, że gdzieś ten host powędruje. Natomiast w tym momencie o godzinie 20 będzie wywiad, jeśli interesujecie się sceną StarCrafta, na Blizzone SC2 będzie wywiad z Seninem i Nerciem, więc naprawdę myślę, że warto wpaść. Szczególnie na Nercia. Sen. Zabije mnie, no ale dobra. Dwójka naprawdę bardzo dobrych polskich zergów, więc można sobie posłuchać, pooglądać, więc polecamy. Link za chwilę rzucę do tego, gdzie się będzie działo. No i ja też zachęcam, że teoretycznie o 20, ale wydaje mi się, że to może być wcześniej, jest mecz Virtus Pro. Exactly. Ale w CS-a już. Więc też można wspierać Polacy i bardzo polecam obejrzeć. Tak, natomiast... niby tam przeciwnik nie wymagający, ale trzeba kibicować Polakom. Exactly. Trzeba Polakom kibicować, natomiast ja tu szukam jakiegoś strumyka, żeby rzucić gdzieś hosta, żebyśmy zrobili taki raid blizzonowy. Raid blizzonowy. I zaspamujemy czat kapami. Tak. Czy możemy to zrobić? Ja im zrobię kap. Dobra, możemy to zrobić tutaj. Nie ma innych kasuleków odpalonych, więc odpalamy to tutaj. Wpadamy z kapami, my się z wami żegnamy. Papa, Peter. No, do widzenia wszystkim, dobranoc. Do zobaczenia. Pelikan. Do usłyszenia. No, elo. To nagle wyskoczyłeś z tym pożegnaniami, tak byłem. Nie mogę się przygotować, wiem, że myśli ciężko. Człowiek nie mógł zebrać nawet. Tak, więc lecimy, wpadamy sobie na ten strumyk i trzymajcie się dobrego wieczora i do czwartku, do 20 na Zawierusze. Bajo. Na razie.